Look at all that. Man, look at this. Jeez, I'm gonna have some fun now. Okay. Give me that bottle over, man. Just one, or you want two or three of them? Just give me one right now. Just one, he's gonna be good. Hey, be easy pouring that stuff in there. Okay. One is all over. Rag, y'all. Listen, we brought the TV news for this. We get some little coverage. Oh, right. You, I heard you. Projekt Blue Book, czyli Błękitna Księga, rozpalał przez długi czas wyobraźnię wszystkich entuzjastów UFO. Dotyczył on przypadków dostrzeżenia nad USA niezidentyfikowanych obiektów latających w 1952 do 1970 roku i do tej pory pozostawał tajny. Dziś wszystkie jego szczegóły można znaleźć w sieci. Stało się tak dzięki Johnowi Greenwaldowi, który przez ostatnie 20 lat walczył z rządem USA o udostępnienie dokumentów, które zgodnie z prawem powinny zostać udostępnione publice. Parę dni później opublikował on dokumenty z projektu Blue Book, gdzie na ponad 130 tysiącach stron opisano dokładnie 12 618 przypadków dostrzeżenia UFO. 701 spośród nich nigdy nie udało się wojsku wyjaśnić i prawdopodobnie nigdy się nie uda. Projekt został bowiem przez wojsko zawieszony. Uznało ono po prostu, że żaden z badanych przypadków nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Projekt Blue Book to niezwykle ciekawy temat, sami musicie to przyznać. Setki tysięcy ludzi zaczęło się tym interesować, odkąd nagrałem pierwszy film, a pokazałem wam tylko kawałek z wszystkich dostępnych już informacji, ale nie bez powodu. Chcę budować napięcie, abyś ty, tak jak i setki tysięcy innych ludzi, wyczekiwało kolejnego filmu. Chciałbym, abyś oglądał film od samego początku do końca. Postaram się w tym filmie przedstawić najważniejsze informacje i nagrania z całego projektu oraz ostatnią część wywiadu. Jeśli nie widziałeś poprzednich części, to w opisie zostawiam link do poprzednich moich filmów poświęconych właśnie temu wywiadowi. Ale przejdźmy do rzeczy. Przemycony film Projekt Blue Book ukazuje ostatecznie potwierdzenie obcego na Księżycu, nakręcony w okresie ciszy radiowej misji Apollo 11. Neil Armstrong i Edwin byli świadkami tego incydentu wkrótce po lądowaniu Apollo 11 na Księżycu. W tym czasie telewizyjny przekaz został przerwany na 2 minuty z powodu rzekomego przegrzania aparatu. That doesn't sound right. You think this interference could be coming from the PST-5 setup? Probably got some comm blockage. Comm shouldn't be cutting out like that. Not for this length of time. Where are you going? What the hell? What is it? It tracked. What? No, that's impossible. These aren't ours. MET, 5 days, 11 hours, 7 minutes. Houston, this is 18. Do you read? Take off in this direction. Get up here. Holy shit. So what are we doing up here then? Well, it's kind of spooky, really. What are we really doing? Okay.
isn't right. Look at this. Look at this. The flag's gone. We got some interference and dropouts. Our flag is gone. Say again. Who took the flag? We were concerned they might get their eye in the sky out there first. It would be a national security disaster. We lost comm. Shit, we are no-go. What the hell is going on? We get that same feedback each time we use active comm. Wait. What do you see? Looks like tracks. Footprints? No. MET, 6 days, 13 hours, 47 minutes. We're witnessing what could be evidence of extraterrestrial contact. Do you know what you're saying? These tracks are not human. I found the flag. It's shredded. And the motion sensor camera is gone. Turning the rover back up. You can hear me, but I'm gonna be out of comm range soon. Guys, we need to get you out of there ASAP. Do you copy? Don't make me leave you here. Hang on! Po złapaniu obcego naukowcy chcieli przeprowadzić na nim badania. Na nagraniu można zobaczyć, jak prawdopodobnie ludzki potomek wykonuje polecenia naukowców. This? Yeah. Oh, that'll work. It'll get him. This big, I'll cut your throat. Please don't run out those on me. That'll get him, Pop. I had no choice. He would not give out any information. I had to torture him. Niesamowity plik filmowy z projektu Blue Book. Wywiad z obcym przeprowadzony w 1964 roku. Obcy został nazwany EB3 i był trzymany przez 5 dni, po czym zniknął. Czy film jest autentyczny, czy też jest to fałszerstwo, do końca nie wiadomo. Jedno jest pewne, słowa dają dużo do myślenia. Really, boss?
So it's easy to let him go. Oh, well, great. So just tell me his name and we'll go. Of course. All right, so he just told me what he does. Okay, so how do we stop this? If we stop this lunatic from blowing us up, we'll be fine, right? Wait, but you just said that if we stop him, we won't be destroyed. To nagranie też znalazłem w internecie. Prawdopodobnie pokazuje ono ucieczkę kosmity, który po 5 dniach przetrzymywania nie wytrzymał presji i postanowił uciec.